Znacie taką legendę, że jak się powie przy lustrze trzy razy Bloody Mary, to ona się pojawi? Stańcie przy lustrze i powiedzcie trzy razy: sznur szydełkowo szybko zszyty, sznur szydełkowo szybko zszyty, sznur szydełkowo szybko zszyty. Jak zrobicie to dobrze, to ja się pojawię w lustrze. Cześć kochani, z tej strony Kurkoko. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, w jaki sposób łatwo i efektywnie zszyć sznur szydełkowo-kojalikowy. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że nasz sznur szydełkowo-kojalikowy musi być szerszy niż na nadgarstek. Najłatwiej zmierzyć sobie mniej więcej tutaj ten obwód ręki i takiej szerokości zrobić sznur. Jeżeli jeszcze nie umiecie robić własnych sznurów, to gdzieś tutaj w tej okolicy będzie odnośnik do mojej playlisty, gdzie macie aż 3 filmiki na 3 różne techniki wykonywania sznurów szydełkowo-kojalikowych. Drugą rzeczą, o których musicie pamiętać, to jest to, żeby Wasz sznur, jeżeli jest w jakiś wzór, zbiegał się ze sobą. Czyli, że jeżeli nawlekacie jakieś sekwencje, to musicie nawlec całą sekwencję. Ok? Jeżeli już to mamy opanowane, Wasz sznur jest wyszydełkowany, to możemy zaczynać. Przede wszystkim, aby efekt naszej pracy był zadowalający, to początek musimy od razu zacząć przerabiać z kojalikami. Jak widzicie, tutaj mam koniec swojej pracy. I ostatni rządek również przerabiam. Czyli wykańczam ostatni, tak jakbym mówiła normalnie, tylko że już nie używam kojalików. Robię tak do samego końca. I kiedy zostanie mi pętelka na szydełku, po prostu delikatnie ją wyciągam. Do zszycia swojego wzoru będę używać tej samej nitki, na której szydełkowałam. Potrzebuję teraz do tego igły. Igła nie może być zbyt cienka ani zbyt gruba. Ja będę używać troszkę większej niż robię normalnie, ale tylko dlatego, żebyście widzieli, w którym miejscu się wbijam. Nawlekam sobie moją nitkę na igłę. I pierwszą rzeczą, którą robię, to wbijam się pod spód, nieważne w którym miejscu, ponieważ ważny jest moment, w którym będę wychodzić. A muszę dokładnie wejść igłą tutaj z ostatniego przerabianego kojalika. Kiedy już uda mi się to zrobić, muszę igłą przebić się pod nitką na tym kojaliku. W ten sposób. Żeby ułatwić sobie swoją pracę, jak widzicie, mój sznur ma 3 różne kolory, po to, żebym widziała, w którym miejscu zszywam. Teraz muszę znaleźć koniec i początek i sprawdzić, w którym miejscu wzór mi najlepiej się zbiega. Będę szyć w ten sposób, że nie będę przeszywać się przez wszystkie kojaliki, ponieważ wtedy miejsce zszycia jest bardzo sztywne. Będę szyć jedynie te nitki, które wychodzą z kojalików. I teraz tak. Przybliżam swój sznur i widzę, żeby mi się wzór ze sobą zbiegał, to do tego różowego, z którego wychodzi mi nitka, muszę przyszyć się do pierwszego różowego z tego końca. Trzymam sobie w ten sposób i jeżeli tutaj już mam nitkę pod kojalikami, to szukam tego miejsca, o którym przed chwilą mówiłam, i również wbijam się pod nitkę. Robię to luźno i nie zaciskam, ponieważ utrudnię sobie pracę później. I teraz patrzę, czyli mam przeszyty różowy do różowego i muszę iść teraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, czyli biorę kolejny różowy kojalik i igłą wbijam się pod nitkę i zygzakiem ponownie delikatnie zaciągam, nie do końca, i ponownie. Patrzę, który jest kolejny, tym razem na górze, i w ten sam sposób sobie szyję. Robię to tak naprawdę dookoła, aż mi się skończą kojaliki.
jak widzicie, jest to moment, kiedy zszywam już ostatni kojalik ze sobą. I teraz będę dopiero zaciągać te niteczki. Gdybym zrobiła to wcześniej, to w pewnym momencie miałabym po prostu za ciasno i bym nie wiedziała, w którym miejscu się zszywam. I teraz mogę wziąć albo szydełko, albo igiełkę, którą szyłam. I zaczynając od początku, po prostu delikatnie, tak jakbyście zaciągały sznurowadła, po prostu zaciskamy wszystkie niteczki dookoła. Widzicie? I teraz tak. Koty. Jeżeli zbiło Wam się tutaj coś takiego jak u mnie, to się tym nie przejmujcie, bo jest to sam początek sznurów i to może w ten sposób wyglądać. W tym momencie warto zmienić igiełkę na cieńszą albo na przykład na takiego Big Eye'a i dokładnie tą samą niteczką. Kocie. Paduszko. Mama tu pracuje. I dokładnie tą samą niteczką przeszyć, powiedzmy, po dwa kojaliki z dołu i z góry, po to, żeby wszystko mi się ładnie zbiegło. Czyli jeszcze raz. Grubą igłę zamieniamy na troszkę cieńszą i szukamy tego ostatniego miejsca. W moim przypadku są to zielone kojaliki. I wbijamy się igiełką tak, żeby wyjść zaraz pod drugim. I łapię najpierw te dwa. Przeszywam. I później znowu dwa zielone, tylko z góry. U mnie już to wystarczy, ale jeżeli okazałoby się, że u Was jeszcze na przykład dwa obok też są troszkę krzywo, też możecie je tak przeszyć, ale pamiętajcie, że nie robić tego więcej niż dwa do przodu, bo wtedy po prostu to miejsce będzie zbyt trudne i będzie widoczne, że było coś tam szyte. Jak schować niteczkę? Ja robię to w ten sposób, że po prostu wbijam się w środek sznura i wychodzę gdzieś dalej. Kiedy mam to zrobione, robię sobie pętelkę, czyli wbijam się obok, nie zaciągam niteczki do końca, żeby została mi taka pętelka i kiedy ją mam, przechodzę przez nią igiełką, robię w ten sposób maleńki węzełek, który ponownie wszywam w środek. Wychodzę sobie gdzieś dalej tą igiełką, też nie muszę za daleko. Teraz biorę nożyczki i ucinam. I gotowe. Nasz sznur szydełkowo-kojalikowy jest zszyty. Jak widzicie, zszycie swojego sznura szydełkowo-kojalikowego wcale nie jest trudne. Kilka rzeczy, o których powinniście pamiętać. Tak jak już mówiłam, nasz sznur musi być troszkę większy, czyli nie mierzymy nadgarstka i nie robimy na przykład 15-centymetrowej wiązoletki, bo przez większość rąk nam zwyczajnie nie przejdzie. Mierzymy sobie to miejsce, ja najczęściej sobie nawet tak składam rękę, bo w ten sposób nakładam wiązoletkę. Ona troszkę będzie elastyczna, ale też nie do przesady. Druga sprawa, nasz sznur szydełkowo-kojalikowy zaczynamy od tego momentu, że pierwszy rząd już przejawiamy z kojalikami. Jest to potrzebne przede wszystkim po to, żeby miejsce zszycia później było niewidoczne. Jeżeli będziemy przejawiać najpierw niteczkę, czyli najpierw sobie robimy oczka, łańcuszka, a później kojaliki, no to ten początek będzie nam ciężko zszyć tak ciasno, żeby jednak nie było to widoczne. Druga sprawa. Nasz wzór, jeżeli nawlekacie, powiedzmy jakieś kwiatuszki, serduszka lub coś innego, musi się ze sobą zbiegać. Ja tutaj szyłam paseczki, mam tutaj dwa kojaliki zielone, dwa różowe, dwa pomarańczowe. Przede wszystkim po to, żeby łatwiej Wam wyjaśnić, ale też widzę, że wszystko mi się ładnie zbiega, czyli sznur jest szyty poprawnie.
Jeżeli powiedzmy wasza sekwencja jest bardzo duża i przerobienie jednej w całości zajmuje jakieś 5 cm lub więcej, no to nie za bardzo to się nadaje do szycia, ale też nie ma co panikować. Jeżeli chcecie, pokażę wam w następnym filmiku, w jaki sposób ukryć krzywe szycie lub właśnie niezbiegającą się sekwencję. Dajcie mi znać w komentarzach na Facebooku albo tutaj pod tym filmikiem na YouTubie, czy w ogóle chcecie taki filmik. Z takich ważniejszych spraw jeszcze chodzi o igłę. Dlaczego użyłam grubszej igły? Zazwyczaj, przede wszystkim większość moich igieł w domu są to igły do haftu kojalikowego lub haftu sutra, czyli bardzo cieniutkie, delikatne igły, które łatwo wygiąć pod swoje palce. No tutaj takiej igły nie mogłam użyć, bo zwyczajnie kiedy zacznę zaciągać tą nitkę, to mogę na przykład sobie igłę złamać, tak? Więc do szycia warto użyć taką bardziej standardową igiełkę. Dopiero później, jeżeli się okaże, że trzeba gdzieś tą niteczkę schować lub jeszcze przeszyć jakieś kojaliki, przerzucić się na taką delikatną. Jeżeli podobają wam się tego typu filmiki i chcecie dalej się ze mną uczyć, zasubskrybujcie mój kanał, po to, żeby nie przegapić kolejnych i być na bieżąco. Zapraszam też na mojego Facebooka lub Instagrama, gdzie warto mnie odwiedzać, ponieważ publikuję dużo ciekawych treści, kotów oraz historyjek z życia. Zapraszam oczywiście też na mojego bloga, na którym publikuję rzeczy związane z rękodziełem, promowaniem swojej marki oraz tutoriale, które zwyczajnie nie nadają się do nagrywania. Jeżeli zrobiliście swoją bransoletkę lub coś innego na podstawie moich tutoriali i chcielibyście się ze mną podzielić wynikami swoich pracy, oznaczcie mnie małpką albo przy użyciu hashtaga. Na pewno was znajdę. Więc co, ja się z wami żegnam, wybierzcie igłę do rąk, zszywajcie swoje sznurki, swoje żmijki, róbcie zdjęcia i się chwalcie, tak? Najfajniejsze, co może mnie spotkać, to tak naprawdę zdjęcia od was i sam fakt, że moje filmiki wam pomagają. Naprawdę serce mi rośnie, więc do dzieła, moje pykłyczaki. Pa, pa! Łapki w górę! Cycki i winę. Cycuszki? Po co ci cycuszki? To, że nie mówcie. Ja przepraszam, ale ja ciągle jestem na lekach, więc... Pa, pa. Ten syropek jest... Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.